Ja pierniczę. To mnie nie wyszczupli, to już mnie nic nie wyszczupli. O Jezu, zgniecie to w życie. W zad... O! Wiggle, wiggle, wiggle. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie w nowym Sprawdź To! Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj testujemy cud bieliznę, którą posyłaliście mi na potęgę. Nie zliczę, ile wiadomości na Instagramie dostałam właśnie z tym produktem, także bardzo, bardzo wam dziękuję, super! Jeżeli macie coś takiego dziwnego z reklam, to koniecznie wyślijcie mi na Insta i ja chętnie to tutaj przetestuję. Intro i zaczynamy! Hejka, hejeczka, a sponsorem tego odcineczka będzie fantastyczna mareczka Fluff. Dzisiaj sponsorem odcinka jest marka Fluff, także bardzo dziękuję i oczywiście mam też dla was kod rabatowy, więc już wam wszystko mówię. Na stronie Fluff jest teraz bardzo wiele świątecznych propozycji w mega świątecznych zapachach i są to wydania limitowane, także dostępne tylko i wyłącznie w tym roku. Oczywiście obowiązuje kod ENJOY15, który obniża wam zamówienie o 15%, więc bardzo serdecznie was zapraszam. Doskonale wiecie, że ja z marką Fluff współpracuję na bieżąco, cały czas pokazuję wam te produkty i są u mnie one cały czas obecne w szafce nocnej i łazience, także jestem z nich bardzo zadowolona, polecam to co znam i polecam to co lubię, także bardzo serdecznie was zapraszam na stronę Fluff. Ja dzisiaj na vlogu na Enjoyment Fami pokazywałam wam masaż na worki pod oczami, masaż na twarz właśnie przy użyciu tych produktów. Jest tam też mega fajny masażer w kamieniu, nie jest to taki zwykły kamień, ale to wszystko mówię wam na vlogu, który się dzisiaj pojawił, więc bardzo serdecznie was zapraszam. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute. Jeżeli szukacie czegoś, co będzie miało dobry skład, nie będzie was uczulało, będzie pięknie pachniało i nie będzie drogie, to musicie koniecznie zobaczyć, sprawdzić i wejść na stronę. Oczywiście produkty są też dostępne w Rossmanie i też na vlogu wam pokazywałam, że na przykład czekolady do kąpieli w różnych zapachach możecie znaleźć bezpośrednio stacjonarnie oraz wiele innych produktów, bo to nie tylko czekolady do kąpieli, ale to akurat tak mi się rzuciło w oczy, bo dużo o tym mówiłam. Więc jeżeli macie ochotę, to możecie zobaczyć, przejrzeć właśnie w Rossmanie produkty marki Fluff. A jeżeli chcecie użyć mojego kodu rabatowego, to zapraszam was serdecznie na stronę, no bo 15% to całkiem fajna sprawa. No i przede wszystkim możecie uzupełnić prezenty świąteczne, możecie pięknie ubrać wasze paczki, zbliżają się Mikołajki, więc do tego też możecie coś wykorzystać. No i przede wszystkim możecie przecież zrobić prezent samemu sobie. Także bardzo serdecznie was zapraszam. No i co? Lecimy z tematem odcinka. A więc, ja wiem, że od a więc się zdanie nie zaczyna, ale najpierw zobaczmy sobie film, jak wygląda ta nasza bielizna, ponieważ daje spektakularne efekty. Niesamowicie to wygląda, laski mają spyrki, potem spyrek nie mają, nagle są szczupłe, zero ćwiczeń, zero diety, zero wyrzeczeń. No po prostu nic, tylko kupować tą bieliznę, ciekawa jestem, czy to faktycznie działa tak, jak one pokazują, obiecują i tak dalej. Czasami te dziewczyny mają takie coś pod sobą. Ja rozkminiałam, co to jest. Znaczy, nie pod sobą, tylko pod tą bieliznę. Mają jakąś takie ten i stwierdziłam, że to są chyba rajtuzy. Po prostu rajtuzy. Nie mam rajtuzów, będzie bez rajtuzów, ale otwórzmy tę paczkę i zobaczmy, jak to wygląda. Pokażę wam, jak mi to przyszło. Przyszło mi to w takim pudełeczku, czyli bardzo ładnie, prezentowo zapakowane. Jest to takiej solidnej, dość takiej fest jakości. Muszę sobie wziąć krzesło. Jest! Nie rozpakowywałam tego bardziej niż tutaj widzicie, bo stwierdziłam, że jak zawsze chcę rozpakować to po prostu z wami. Jestem podjarana i podekscytowana. Mam nadzieję, że to działa. Zobaczcie, wygląda to tak. I w środku mieszczą się nam te
te magiczne... O Jezus Maria, jak dla dziecka. Magiczne takie spodenki. No Boże, jakie małe. Jakie to jest rozciągliwe. Jest to rozciągliwe! Fest! Mamy tutaj, nie mamy tutaj żadnej jakiejś tam silikonowego podgumowania na górze. Co tutaj jest? Tu są jakieś takie elastyczny ściek, żeby nam się to widzicie rozkładało. Zobaczymy, czy to będzie widać pod ubraniem, które mam teraz, a pod nim widać absolutnie wszystko. Zresztą pewnie jak się przyjrzycie i teraz wszyscy cofają, widać mi pod nim majty. Nie ma nic w nosie. Muszę sprawdzać, bo ja mam, ja wszystko noszę na wierzchu w tym moim kinolu i wszystkie farfocle widać. Dupa jest śmieszna. O, tutaj taka, trochę mi to przypomina takie te spodenki na rower, takie elastyczne, brakuje tylko siodełka pod spodem. To nie ma, tutaj nie ma żadnych zatrzasków ani nic, tylko po prostu tak je zakładamy, jak je widzimy. Są cięte laserowo na nogawkach, więc prawdopodobnie nie będzie nic widzieć. Widać jedynie co to widzimy tutaj ten szef z boku, no ale on nie powinien generalnie przeszkadzać. Moje bebechy i to, do czego mam sobie to wsadzić się. Fajnie. Może to być fenomenalnie śmieszne, także... Dobrze! Załóżmy to. Módlmy się, abym to założyła. Tutaj noga przeszła. Noga przeszła. W łydce przechodzi, więc nie ma źle. Tylko nie wiem, jak drugą wsadzę. Okej, koniec. Ja pierniczę! To mnie nie wyszczupli, to już mnie nic nie wyszczupli. Dobra. Jeszcze nie pokazałam wam przed, ale to potem się normalnie ubiorę. O Jezu, zgniecie to w życie! Za... O! Wego! Dobra. Przeszło. I teraz mamy... O Jezu, zgniecie! O! O! Ała! Ała, muszę to założyć szybko! Boli! O, dobra, wyszło. Nie wiem, jak one to trzymają, żeby to po prostu sobie podtrzymać. Okej, dobra, wsadziłam. Czy ja jestem szczuplejsza? Powiem, że nawet spoko tych gacie, chyba pierwszy raz mam wrażenie, że coś mi to trzyma. Spiera mi tu nie wisi. Tu już spiera wisi. Nie chcemy jej. Schowam spyrę. Z drugiej strony też schowam spyry. To mi wyszła tędy, no. Och. Prawda jest taka, że spyra którędyś wyjść musi, bo się udusi. Okej. Wsadziłam wszystkie, potem jest tylko stanik. Resztę spyr wsadzę pod stanik. Założę leginsy. Tu na nogach. O. Trzeba sobie to spuścić niżej. Trochę się to obsuwa do góry. Tracę dech! Tracę dech! Jednak gdzieś te spyry musiały wyjść. Dobra, założyłam. No mówiłam, że na tych leginsach widać absolutnie wszystko i każdy szef tutaj widać. Natomiast uważam, że to działa. Wiadomo, że tak bym nie wyszła, bo widać ewidentnie, że coś jest nie tak. Bo wszystkie tutaj szwy są. 12 seconds later. Chociaż czy ja wiem, taka trochę bardziej nabombiona jestem. Nie wiem. Dobra, zróbmy sobie kadry przed pożem, ja to też mogła porównać. Słuchajcie, to mi się nie podoba, ale to... Widzicie? Jakby nie miałam tyle spyra, teraz mam raz, dwa, trzy i to na nodze! O! O te... O. Żeby nie było, to jest ten sam model, ponieważ mam logo. Mam tylko taką. No nic. Będę się mierzyła tu i tu. Dobra, tu gdzieś na wysokości pępura. Dobra, no 95. 95, zmierzyłam to. Okej. Teraz zdejmuję i mierzymy drugi raz. A
ale to robi takie wcięcie. Czekajcie, musi mi jasność złapać. Robi takie wcięcie w talii. Zobaczcie na to wcięcie, widzicie to? Tak wygląda to nawet dobrze. Powiem wam, że generalnie w sukienkach mogłoby to wyglądać fajnie. Jedyne co jest dla mnie ultra minusem, to to, że to się fest roluje, ale tutaj się nie roluje, u góry, przynajmniej jak na razie. Ale pochodzę w tym i na Instagramie oraz tutaj w szorcie, więc obserwujcie i subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Powiem wam, jak to się sprawdza na przykład przy sukience i przy dłuższym noszeniu. Także tak to wygląda na ten moment. Zdejmuję i zobaczymy, co tam wyjdzie. A nie, ty, ja mam po prostu takie wcięcie w talii. Nie wiem, czy to trochę nie od tych majtów, co miałam. Czas się zmierzyć. Chociaż nie wydaje mi się, żebym miała jakoś więcej dużo. No teraz mam nawet mniej. Tam było takie 95, no jak się ścisłam, to 94, a tutaj mam po prostu 94. Więc ten kawał materiału jakby trochę mi ten... Ja w ogóle mam wrażenie, że moje spyrki to są takie anty, taka bielizna i one jak tylko je ścisnę, to się tak próbują wypchać, nie? I odziedziczył to mój syn, jak był w brzuchu moim, to on też tak próbował się wypchać i tak mi zostało. Tylko dalej syna tam w środku nie ma, ale dalej jelita pchają. Więc mniej więcej tak to wygląda. Zobaczę jeszcze do lustra. No pępura nie było widać, plus, nie? Bo wiecie, że ja tam z tym pępurem to tak trochę tak się denerwuję. Natomiast, czy ja wiem, czy jest jakaś taka różnica? Może delikatnie tutaj ta dolna partia brzucha była wypchnięta, może dupa była taka trochę wyciśnięta, no nie wiem. Jakoś nie widzę tutaj spektakularnej różnicy. Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie. Czy widzicie jakąś spektakularną różnicę? Czy warto chodzić w takiej bieliźnie? Czy jednak generalnie to nie ma żadnego sensu według was? Może ktoś z was używał, może ktoś miał, więc też niech się wypowie, będzie super. Jeżeli macie jakieś dziwne reklamy, sprawdź to, to koniecznie wysyłajcie mi je na Instagramie. Tam sprawdzam, jestem codziennie, więc bardzo serdecznie was też tam również zapraszam. Też tam również was zapraszam. I od razu zapowiadam, co będzie w przyszłym odcinku. W przyszłym odcinku będzie wybawienie dla naszego kręgosłupa, mianowicie takie nosidło, gdy dziecko jest za duże na klasyczne nosidło, ale nosić dalej się chce, nie? To żeby sobie, wiecie, trochę odciążyć ręce, trochę odciążyć kręgosłup, to właśnie taki gadżet znalazłam i on też mi się bardzo często wyświetlał na potęgę. Nie wiem, może Google czytało, co ja gadam i mówię mojemu mężowi, ale on jest ciężki, boli mnie już kręgosłup. I powtarzałam to kilkaset razy dziennie. Bardzo ważna sprawa tutaj dla was. Jeżeli lubicie mnie oglądać, to jeszcze ważniejsze niż like jest to, aby klikać w powiadomienie, gdy przychodzi mój film. Gdy widzicie mój film na swojej tablicy na YouTubie, wejdźcie na niego, nawet jeżeli ta treść nie do końca wam odpowiada, ale mnie lubicie po prostu, bo wolicie na przykład inne treści z tego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wejdziecie i powiadomicie YouTube'a, że lubicie tego twórcę, że lubicie mnie i że chcecie spędzać ze mną czas. To jest bardzo ważne. O Jezus, okręcam się. To jest bardzo ważne i mega pomocne. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienie, bo bardzo często dostaję od was informację, że nie dostaliście powiadomienia o filmie i to właśnie dlatego, bo trzeba klikać wtedy, kiedy YouTube was powiadamia. Ja wiem, że bardzo duża część z was robi to na zasadzie, o teraz nie mam czasu, obejrzę sobie to trochę później, no ale wtedy już YouTube uważa, że wasze później nigdy nie nastąpi. Dzięki, jak chcecie mi pomóc, to dzięki.